Liga Food Trucków, to widzimy w sumie na koszulce. Tak. Czym jest Liga Food Trucków? Liga Food Trucków jest to organizacja, która zrzesza dosyć sporą ilość food truckowców. Jeździmy po całej Polsce, organizujemy zloty, tak jak właśnie u Was w mieście. Kogo możemy wymienić? Co jest najciekawszego dzisiaj w Międzyrzecu Podlaskim? Szczycimy się tym, że przyjeżdżają zawsze do nas food trucki, każdy z innym jedzeniem. Nie powtarzamy kuchni. W tym momencie mamy 15 samochodów, mamy burgery, mamy kuchnię meksykańską, kuchnię koreańską. Są frytki, są food trucki na słodko, bubl, wafle, bądź fabryka churros, owoce w czekoladzie. Wybór jest naprawdę duży, więc zapraszamy serdecznie. Takie miejsca, takie wydarzenia są dla Was, dla food truckowców ważne, ale też jak Pan odbiera mieszkańców, ci, którzy odwiedzają, czy to się sprzedaje? Tak, jak najbardziej się sprzedaje. Wydaje mi się, że takie imprezy są na topie. Jeździmy sporo po małych miejscowościach, po małych miastach rzędu 10-30 tysięcy. Oczywiście mamy miasta, w których też jesteśmy, typu Toruń, gdzie jest tam 200 tysięcy, ale ostatnio zaczęliśmy się skupiać właśnie na tych mniejszych, ponieważ zapotrzebowanie jest duże. Jest duże. Jak Pan po kolegach, koleżankach z food truckowców może powiedzieć, 15 samochodów w tym momencie na Międzyrzecu Podlaskim obecnych. No właśnie, czy było trudno tutaj zaprosić kolegów? Czy jest to rzeczywiście miasto i rynek, na którym bardzo prosto znaleźliście zainteresowanie i chętnych do udziału? Działamy od 4 lat na polskim rynku i wydaje nam się, że mamy dosyć spore zaufanie, jeżeli chodzi o naszych partnerów, właśnie food truckowców. Jakby nie mamy z tym problemu z tego względu, że po prostu nam ufają i jeżdżą z nami na imprezy, a my staramy się w taki sposób to rozreklamować, żeby nie było problemu z tym, że ludzie nie przyjdą na imprezę. Tym bardziej, że w specyficzne warunki dopiero się to rozkręca. Tak, jest pandemia, jeszcze trwa w sumie. Trochę zostało odblokowane, jeżeli chodzi o restrykcje. Mamy do 150 osób. Mamy dwie osoby, które na bieżąco starają się zliczać te osoby. Jest od 90 do 120 osób w tym momencie na zlecie. Staramy się to kontrolować. Dezynfekujemy stoły, mamy punkty dezynfekujące, gdzie każdy z osób, które przychodzą na zlet, mogą sobie zdezynfekować ręce. Więc staramy się, żeby w tym ciężkim okresie dbać też o higienę i starać się zachować te restrykcje, które nam narzuca sanepid bądź państwo w tym momencie. Jak to pił? Przepyszne. Zero kalorii. Krążą takie pogłoski, bądź amerykańscy i chińscy naukowcy to przebadali, że jedzenie z food trucków jest niezdrowe. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Znam tych ludzi, którzy z nami jeżdżą i wiem, że naprawdę to jest wszystko robione ze świeżych produktów. Zapasy robią zawsze w piątek wieczorem przed imprezą, więc nie ma możliwości, że coś zostanie po prostu z poprzedniego tygodnia. Szczególnie, że to jest pierwsza impreza w sezonie, więc nie ma możliwości, że coś zostało z poprzedniego tygodnia. Kalorii nie liczymy. Kalorii nie liczymy. Wydaje mi się, że jak raz na jakiś czas spotkamy się na takiej imprezie, to nikomu to nie zaszkodzi, a fajnie możemy sobie urozmaicić czas, spędzić miło czas z rodziną, na świeżym powietrzu, w bardzo fajnej atmosferze. Warto czasami zjeść coś na Międzyrzecu, na ulicach? Pewnie, no takich jeszcze nie było u nas wystaw, więc bataty i krewetki ze zwirowni. Czyli polujecie w momencie na bataty i na krewetki, tak? Tak jest. Zdrowe są bataty i krewetki? Niezdrowe, masz rację. Zdrowe? Tak. Zdrowe, no mamy zdania podzielone, ale jak już skupimy, będziemy jedli. Dziękuję. Na pewno to, żeby to przygotować, wszystko tutaj się zjawić, wymagało i uzgodnień, i pozwoleń, i poszły pisma, i maile. Jak wygląda właśnie otwarcie Międzyrzeca Podlaskiego na Was? Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, ponieważ nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi o zgody, uzyskanie zgód. Nawet w tym okresie teraz pandemii udało się wszystko dograć, za co jesteśmy bardzo wdzięczni właśnie Urzędowi Miejskiemu oraz Burmistrzowi miasta, że wyraził zgodę po prostu na organizację takiej imprezy w tym czasie, bo
nie ukrywajmy, że może to budzić lekkie kontrowersje, choć jak wspominałem, staramy się, żeby były wszystkie... Ludzie mają już dość zamknięcia. Też tak uważam, dlatego wyszliśmy z taką inicjatywą. Impreza była wprawdzie dużo wcześniej zaplanowana, ponieważ my to planowaliśmy już pod koniec ubiegłego roku, ale skontaktowaliśmy się jeszcze z urzędem bodajże na początku maja. Powiedzieliśmy, jak wyglądają nasze plany i uzgodnienia były takie, że w momencie, kiedy wszystko się w miarę uspokoi, będziemy mogli zorganizować tą imprezę u Was w mieście. Te pyszne jedzenie zapraszamy serdecznie. Ja mam bananicia. Męskie żarcie. A jak? Takie pyszne, że już nie mam.